Witajcie kochani, bardzo serdecznie witam wszystkich widzów kanału, zarówno stałych widzów, jak i nowych widzów. Zrobię dla Was takie czytanie na najbliższy tydzień. Powinnam to zrobić już wczoraj, pierwszego, ale no z różnych przyczyn nie zdążyłam, w związku z tym zrobię to dzisiaj. Tak naprawdę no będzie to czytanie, dajmy na to, od 1 sierpnia do 11 sierpnia, ponieważ taki dłuższy troszeczkę tydzień. Ostatnio mieliście do 31 lipca było czytanie dla wszystkich trygonów, więc tak naprawdę to powinno być od 1 sierpnia. No ale na 1 sierpnia też mieliście czytanie na nów księżyca, więc tak całkiem bez niczego nie pozostaliście. Dlatego dopiero dzisiaj nagrywam ten film. Zanim sobie przejdziemy do nagrywania filmu tego tygodniowego, to chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wsparły zbiórkę Kasi Jędrasiak. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, kim jest Kasia, to bardzo proszę, aby powrócił sobie do wcześniejszych filmów. Wczoraj pojawił się u mnie film na kanale właśnie a propos Kasi, a propos jej choroby. To już drugi film, który nagrał dotyczący Kasi, więc stali widzowie na pewno znają sytuację tej dziewczynki. Od wczoraj po ukazaniu się filmu już kilkadziesiąt osób wsparło Kasię drobnymi kwotami, ale grosz do grosza i powoli uzbieramy tę kwotę, która tak naprawdę może przyprawić o zawrót głowy przeciętnego człowieka. Bardzo serdecznie tym wszystkim osobom dziękuję. Jeszcze dzisiaj dla tych osób, które wpłaciły te pieniążki dla Kasi, a nie dostały ode mnie swojej interpretacji z kart, dzisiaj jeszcze to wyślę tym osobom. Na pewno dostaniecie drogą mailową w ramach takiego po prostu podziękowania za wasze dobre serca, za wasze wsparcie. Oczywiście nadal zachęcam do pomagania Kasi. Możecie powrócić sobie po prostu, tak jak powiedziałam, do wczorajszego filmu i sobie dokładnie dowiedzieć się, na czym ta pomoc mogłaby polegać. I wówczas, jeżeli zdecydujecie się również zostać darczyńcami dla Kasi, no to ja też przygotuję dla Was jakieś przekazy z kart, to co na tą chwilę chcę Wam tutaj być pokazanym, chcę do Was przemówić w jakiś sposób. Więc warto pomagać, kochani, ale warto pomagać przede wszystkim dla takiej swojej też osobistej satysfakcji. Dobra, a teraz przechodzimy już do tego czytania tygodniowego, taki wydłużony tydzień, czyli od 1 do 11 sierpnia, od czwartku do niedzieli przyszłej. Jak to sobie zrobimy? Zawsze sobie dzieliliśmy trygonami. Jak wiecie, podział na trygony czy na znaki zodiaku, no to jest tylko taki podział umowny, dlatego że jest Was tutaj 5000 osób i no nie da się inaczej tego przeprowadzić. Nie da się przeprowadzić jakby przekazu odrębnego dla każdej osoby, a wiadomo, że nasze życie też różni się między sobą. To, że reprezentujemy na przykład te same trygony, te same znaki zodiaku, to nie znaczy, że przeżywamy dokładnie te same sytuacje, wydarzenia w tym samym momencie. Więc siłą rzeczy te czytania są tutaj tylko i wyłącznie ogólne. Jeżeli ktoś chce prywatny przekaz, no to oczywiście może taki przekaz zamówić drogą mailową. Natomiast tutaj pomyślałam sobie, że zrobimy to na zasadzie takiej, że owszem, podzielimy sobie na cztery trygony, tak jak to do tej pory bywało, ale w ramach każdego trygonu jeszcze zrobimy sobie dwie opcje do wyboru, czyli opcję A i opcję B. I Wy tutaj będziecie wybierali, więc nawet już teraz możecie sobie pomyśleć, co Wam Wasza intuicja podpowiada, czy A, czy B, taka szybka decyzja, bo tutaj no, podszepty intuicji działają bardzo szybko, błyskawicznie, to w jednej sekundzie powinno zostać ustalone. Więc teraz zrobimy sobie tak, że będziemy po kolei sprawdzać wszystkie trygony na ten najbliższy, przedłużony tydzień. No i po prostu przy każdym trygonie będzie opcja A lub B, czyli na przykład zaczniemy sobie od trygonu wody i będzie trygon wody A i trygon wody B. Więc te osoby, które wybrały opcję A, a są z trygonu wody, to sobie odsłuchają przekaz dla trygonu wody opcji A, a te osoby, które są z trygonu wody, ale wybrały opcję B, no to analogicznie wysłuchają sobie przekazu dla trygonu wody opcji B. Mam nadzieję, że nie zapętliłam jakoś bardzo i że to będzie dla Was zrozumiałe. Kochani, nie
Wylosowałam sobie wcześniej kart, chociaż zawsze to robię z tego względu, żeby nie tracić tak zwanego czasu antenowego. Natomiast no, mam już karty przygotowane wstępnie, okadzone, przetasowane wstępnie, jak to się mówi, przefiltrowane. Ja jeszcze mówię, że odpowietrzone, no i tak naprawdę gotowe do pracy, więc tutaj będę tylko minimalnie przy nich manipulować. No i będziemy sobie losować odpowiednie karty dla odpowiednich osób, trygonów. I tak dalej, i tak dalej. Ok, sprawdzamy sobie najbliższy tydzień od 1 do 11 sierpnia 2019 roku dla trygonu wody. To są takie znaki zodiaku jak ryby, skorpion, rak. No i teraz zaczniemy oczywiście od trygonu wody, opcji A, tak jak powiedziałam, czyli te osoby, które z trygonu wody wybrały opcję A, teraz zamieniają się w słuch i sprawdzają, co tutaj na ten troszeczkę dłuższy tydzień, bo chciałam to zrobić właśnie tak, żeby to było do następnej niedzieli. Co tutaj dla Was, kochani, się szykuje? Trygon wody, opcja A. Zobaczmy sobie, co tutaj dla Was nam się pokaże. Trygon wody, opcja A. Mamy kartę cesarza. Jakieś porządki tutaj będą, porządki w sercu będą robione. Czyli tak, porządki w sercu robimy i generalnie odjeżdżamy od problemów emocjonalnych. To jest coś takiego, kochani, że gdzieś tutaj chcemy uporać się, oczywiście, uporać się ostatecznie raz na zawsze z pewnymi takimi zranieniami, zadrami, które gdzieś tam w naszym sercu tkwią, tkwiły, coś, co nam po prostu nas osłabiało emocjonalnie, jakieś zranienia związane być może z nieodwzajemnioną miłością, może z jakimiś rozczarowaniami życiowymi, coś po prostu chcemy tutaj przepracować. Być może zmieniamy miejsce zamieszkania, co dla niektórych może to być po prostu odejście z domu rodzinnego reprezentowanego przez tego cesarza. No może z ciężkim sercem odchodzimy, ale z drugiej strony, jak już gdzieś tam liźniemy tej przygody, to po prostu nas to porwie, dosłownie nas to porwie, dlatego że tutaj no, zaczną się dziać ciekawe rzeczy w naszym życiu, będzie interesująco, będzie się działo, także to może być właśnie faktycznie jakiś taki wyjazd, gdzie po prostu no, żegnacie się z kimś dla Was bliskim, z domem rodzinnym być może, wyjeżdżacie nawet i za granicę, gdzieś daleko od domu, więc serce trochę krwawi, ale tak naprawdę będzie dobrze, bo tutaj przyjdzie dla Was sąd, czyli takie przekonanie się też o własnych możliwościach, o tym, jak sobie jesteście w stanie poradzić w świecie. Jeżeli chodzi właśnie o otrzymanie jakichś urazów, to ostatecznie odejdziecie od tego. Być może po prostu oczyścicie się z takiego, jak ja to nazywam, zatwardziałego serca, czyli po prostu gdzieś tam no, spróbujecie przynajmniej komuś coś wybaczyć, o czymś zapomnieć. Być może tutaj macie nieprzepracowaną jakąś lekcję karmiczną i to się wiąże z relacjami z ojcem, z jakimś takim starszym mężczyzną w waszym życiu, czyli z tym pierwiastkiem męskim to jest związane, z takim patriarchatem, właśnie męska linia waszej rodziny. I ta sytuacja po prostu wymaga już jakiegoś takiego wyjaśnienia, aby pójść dalej. Czyli mogą to być nawet jakieś karmy rodowe, sytuacje takie właśnie związane z przepracowywaniem lekcji. No coś, co powodowało u Was blokadę serca. Być może wpływało to na jakieś Wasze związki, że nie potrafiliście po prostu sobie tutaj jakby poradzić z tymi związkami, że każdy kolejny kończył się zranieniem, odejściem partnera, bo mogliście po prostu, jeżeli jesteście kobietami, mogłyście w mężczyznach szukać takiego odwzorowania ojca, którego, no, z którym nie mieliście na przykład, nie miałyście zbyt dobrych relacji i w związku z tym jakby szukałyście takiego zastępstwa dla tego ojca w rozmaitych związkach. Mamy również mistrza analizy dla Was, to jest wnikliwość, jasna wizja, szczegóły. No przede wszystkim właśnie ukazanie się spraw takimi, jakimi są, czyli gdzieś po prostu dostrzeżecie być może dawne błędy, być może właśnie jakieś niuanse, które tutaj decydują o tym, jak dana sytuacja wygląda. I wreszcie stanie się to dla Was jasne, bo jakichś detali
detali mogliście tutaj nie zauważać. Natomiast ten tydzień, taki przedłużony tydzień, przyniesie Wam być może istotną wizję, istotne odpowiedzi, które właśnie pozwolą pchnąć ten rydwan dalej. Czyli Wy po prostu pójdziecie mocno do przodu, więc ten czas, ten tydzień to jest właśnie czas na przepracowanie tych negatywnych emocji. To są jakieś takie właśnie rzeczy, które są związane przede wszystkim z czakrą serca, z otwarciem się czakry serca. Natomiast jeżeli byśmy tutaj brali pod uwagę sprawy zawodowe, komuś z Was mogła powinąć się noga, jeżeli prowadził własną działalność gospodarczą, jakąś własną firmę, mogło tutaj dojść do jakiegoś krachu, coś mogło pójść nie tak po Waszej myśli. No być może właśnie dlatego, że nie zadbaliście o detale, nie zadbaliście o szczegóły i po prostu coś nie zostało dopilnowane, coś po prostu nie zostało dopracowane jak należy i być może w związku z tym liczne kłopoty, które w końcu doprowadziły do tego, że ta firma musiała zostać zamknięta i teraz gdzieś po prostu na przykład jesteście na dorobku, wyjeżdżacie, żeby się, tak jak to się mówi, odkuć, czyli to, co gdzieś tam straciliście, to, co utraciliście, żeby sobie po prostu gdzie indziej powetować albo po prostu zmierzacie ku zupełnie nowemu obszarowi działalności, bo też to może tego dotyczyć jak najbardziej. Dobrze, no i kochani, trygon wody, opcja B. Dla tych, którzy wybrali opcję B, co tutaj nam się będzie chciało pokazać na ten najbliższy tydzień od 1 do 11 sierpnia. Trygon wody, opcja B. Co tutaj nam się chce pokazać, co będzie istotne przez ten tydzień dla Was, kochani. Dziewiątka buław. Znowu nam się pokazuje karta cesarza, więc u Was może być troszeczkę podobnie. Król buław. U Was, kochani, może być coś takiego, że Wy chcecie w swoim życiu wreszcie wziąć sprawy w swoje ręce, stać się panem sytuacji, bo były takie sytuacje, które Was przerosły, być może pogrążyły gdzieś na jakimś dnie, gdzie przez jakiś czas przebywaliście, być może oddaliście kierownictwo w Waszym życiu w obce ręce. Może były takie osoby, które po prostu chciały Wam pomóc i niepostrzeżenie przejęły właśnie tą władzę nad Wami. Czyli to one decydowały o tym, co będziecie robić, gdzie będziecie robić, jak ten Wasz świat będzie wyglądał. Takie osoby dominujące nad Wami. Natomiast Wy wracacie do sił, odzyskujecie też taką bystrość umysłu, jasność myślenia i chcecie sami tutaj jakby pokierować swoim życiem. Czyli wracacie na ten piedestał, wracacie do kontroli, czyli jakby właśnie odzyskujecie ten wigor. Chcecie pewne swoje sprawy uporządkować, bo niewątpliwie cesarz to jest takie wyodrębnienie się porządku z pewnego chaosu. To może być też takie uporządkowanie Waszej energii życiowej. Przechodzenie z niskich bardzo wibracji do wysokich wibracji, bo dziewiątka buław jest taką kartą mówiącą o tym, że przytłaczają nas wydarzenia dnia codziennego, jakieś traumy, jakieś na przykład rzeczy, z którymi sobie nie radzimy do końca. Czujemy się przez to przytłoczeni, jakoś po prostu jest nam z tego powodu źle, nie mamy siły, aby kierować samodzielnie własnym życiem, potrzebujemy wsparcia, pomocy, takiej swoistej rekonwalescencji, najlepiej tego, żeby ktoś się nami zajął. No i rzeczywiście ten cesarz może symbolizować osobę, która faktycznie Wami się zajęła, przez jakiś czas ciągnęła ten wózeczek, natomiast Wy tutaj już po prostu odzyskujecie siły i no chcecie tej osobie jakby odebrać to, co Wam się należy, czyli to swoje cesarstwo po prostu ponownie przejąć, bo tej osobie mogło się troszeczkę tutaj spodobać na tym tronie i ona niekoniecznie chciałaby ten tron oddać. Być może ona się poczuła tutaj silna, mocna, poczuła się panem sytuacji i teraz troszeczkę będziecie musieli jakby powalczyć o to wasze cesarstwo, ten tron po prostu odebrać, żeby nie powiedzieć wydrzeć z rąk tej osoby. Mamy również głodne duchy, obsesje, świadomość niedostatku, przywiązanie. To są takie wszelkiego rodzaju nasze kompleksy, kochani. Te głodne duchy są wiecznie nienasycone, właśnie stąd pojawia się ta nazwa. Bo to jest taka sytuacja, że jak zaczniemy poddawać się tym nastrojom, a ta karta w połączeniu z dziewiątką buław sugeruje, że jeszcze możemy mieć takie chwile wahania, gdzie faktycznie przychodzi to gorsze samopoczucie, przychodzi spadek wibracji, no to po prostu się tak nakręcamy na różne takie stany i trudno nam później z tego wyjść. Czyli jeżeli pozwolimy sobie na strach, na wątpliwości, na niskie poczucie własnej wartości, te uczucia mogą być takie przygniatające i trudno będzie po prostu z takiego stanu wyjść, aby
nie dać się tym głodnym duchom, to właśnie trzeba być na wysokich wibracjach, ale nie przez chwilę, tylko starać się jakby te wysokie wibracje cały czas w sobie podtrzymywać. I właśnie Król Buław mówi o wzroście tych wibracji, czyli dla Was jest szansa tutaj jakby na wyjście z pewnych traum, z pewnych kompleksów, na właśnie ponowne zyskanie kierownictwa nad swoim życiem. Cokolwiek gdzieś tam oddaliście komuś w obce ręce, no to po prostu jesteście jakby tutaj jedynym prawowitym władcą w swoim życiu, więc powinniście po prostu stanowczo żądać oddania tego, co Wam się należy. I tu możecie mieć właśnie jakieś wątpliwości, czy ja sobie poradzę, czy już jestem gotowy, gotowa na to, żeby się zmierzyć z pewnymi wyzwaniami, okolicznościami, ale tu jest taka sytuacja, że im szybciej zaczniecie, tym lepiej, dlatego że no, ten cesarz, czyli ten obcy cesarz na Waszym tronie, no za bardzo się tutaj już rozsiadł i po prostu może dojść do takiej sytuacji, że coraz trudniej będzie Wam jakby to zwierzchnictwo odebrać. Dobrze, kochani, przechodzimy sobie do Trygonu Ziemi. Co się wydarzy dla Trygonu Ziemi? Jak zwykle tutaj wchodzą w grę takie znaki jak Panna, Koziorożec i Zodiakalny Byk. No i teraz dla tych osób z Trygonu Ziemi, które wybrały opcję A. Co tutaj ten najbliższy tydzień od 1 do 11 sierpnia dla tych osób przyniesie Trygon Ziemi, opcja A? Co tutaj przyniesie ten najbliższy tydzień Trygon Ziemi, opcja A? Czego tutaj możecie się spodziewać, kochani, w Trygonie Ziemi dla tych osób, które właśnie te opcje A wybrały? Zaraz sobie sprawdzimy dokładnie, co tutaj karty dla Was szykują. Mamy kartę głupca, a więc jakieś nowe wyzwania. Mamy kartę Słońca, mamy kartę Siódemki Buław. Przed Wami szykują się nowe możliwości, nowe wyzwania, coś, co pozwoli Wam tutaj na pewno wzrosnąć, jakaś ciekawa przygoda, jakieś okazje, możliwości do wykorzystania. I to mogą być możliwości w różnym zakresie, czyli poszukujecie partnera, no może się pojawić ktoś taki na Waszej drodze, kto będzie pretendował do roli tego partnera. Poszukujecie pracy, może się pojawić oferta dosyć dobrej pracy dla Was, czyli jakieś nowe możliwości przed Wami się otwierają. Przy tym jest karta Słońca, więc to będą jakieś pozytywne dla Was okoliczności, więc nawet jeżeli będziecie się tutaj w jakiś sposób bali, czy będziecie uznawać, że brak Wam doświadczenia, to bardzo szybko jakby dacie się poznać tutaj od dobrej strony. Więc jeżeli chodzi o pracę, no to szybko to doświadczenie nabędziecie. Na pewno zostaniecie docenieni, nawet jeżeli będziecie się dopiero przyuczać do pewnych rzeczy, do pewnego zawodu, zostaniecie docenieni z tego tytułu. Natomiast ta siódemka buław tutaj może wskazywać też na to, że no nie wszystkim osobom z tego otoczenia będzie się to podobało, bo może nie chcą, żebyście podebrali im jakąś pracę, albo nie do końca się podoba im Wasz nowy związek, to, że się związaliście z jakąś osobą. Może nie jest to mile widziane, no z jakichkolwiek powodów, jakieś powody osobiste te osoby tutaj muszą mieć. To są tacy, powiedziałabym, burzyciele, jątrzyciele, osoby, które gdzieś tam, no jak widzą, że dobrze nam idzie, no to robią wszystko, aby powinęła nam się noga. Mamy też tutaj Pana Słowa, porozumienie, pochwała, nieuczciwość. No właśnie, kochani, tutaj przede wszystkim ważna będzie komunikacja, porozumiewanie się z ludźmi, nie unikanie takiej też konfrontacji, takiej rozmowy wprost. To jest bardzo ważne, żeby od razu pewne rzeczy wyjaśniać, dlatego że żeby później nie było coś takiego, że Wy jesteście gdzieś nowicjuszami i ktoś Wam będzie próbował wmówić, że na przykład nie do końca dobrze coś pojęliście, nie do końca dobrze zrozumieliście i że to Wy jesteście jakby źródłem tutaj konfliktów, że Wy jesteście, jak to się mówi, tym najsłabszym ogniwem, więc tutaj musi być jasność, przejrzystość komunikacji. Może być tak, że jeżeli z kimś Wam trudno dojść do porozumienia, trudno coś przekazać tej osobie, to po prostu dawajcie tej osobie coś na piśmie, żeby nie było tu żadnych wątpliwości, czy wysyłajcie nawet, jeżeli pracujecie w jednej firmie, wysyłajcie do tej osoby maila, tak abyście to mieli poświadczone, że coś takiego wysłaliście, że taka informacja została
przekazana, bo ewidentnie tutaj te osoby mogą próbować przeinaczać wasze słowa, być w jakiś sposób nieuczciwe, wmawiać wam na przykład, że czarne jest białe i odwrotnie, czyli że, no bo wy jesteście przecież stażystami, czy wy jesteście nowymi osobami w firmie, mogliście nie wiedzieć, że tak się nie robi, no po prostu nie znacie zasad tam panujących i tak dalej, i tak dalej. I będą, brzydko mówiąc, próbowali zrobić z was idiotów. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o kwestie związkowe, bo jeżeli faktycznie ktoś tutaj się pojawi nowy na waszej drodze i wszystkie okoliczności będą wam sprzyjały, będziecie jakby coraz lepiej się poznawali, jak to się mówi, będziecie się mieli ku sobie, to też mogą być jakieś zawistne osoby z waszego otoczenia, które będą chciały na przykład was skłócić, czyli na przykład tobie powiedzą coś na temat tej osoby, co będzie nieprawdą, jemu powiedzą, czy jej też coś na twój temat, no i kłótnia gotowa, więc tutaj też absolutnie nie można sobie na coś takiego pozwolić. Uważajcie też na ludzi w waszym otoczeniu. Po prostu miejcie tego świadomość, że to, że ktoś na przykład wam czegoś gratuluje i uśmiecha się wam prosto w twarz, to wcale nie znaczy też, że ta osoba rzeczywiście się cieszy z jakichś waszych sukcesów i że jest zadowolona z tego, kiedy wam po prostu dzieje się dobrze. Bo są tacy ludzie, którzy nie lubią po prostu, jak innym dzieje się dobrze, i jest nawet takie powiedzenie, nic tak nie cieszy jak krzywda bliźniego, więc tutaj należałoby na to uważać. Dobrze, trygon ziemi, opcja B, dla tych, którzy wybrali opcję B, zaraz sobie sprawdzimy, co dla tych osób z trygonu ziemi, które wybrały opcję B, szykuje nam się na ten najbliższy tydzień. Byk panna, koziorożec, opcja B tym razem. Dla tych osób, które opcję B wybrały, co tutaj ten najbliższy, nieco dłuższy niż 7-dniowy tydzień nam chce dla was pokazać, co tutaj dla was. Oczywiście to są też takie tylko przekazy ogólne, więc pamiętajcie, że nie są to jakieś też złożone przekazy, tylko po prostu takie, no, ogólne wskazówki, ogólny kontekst gdzieś jakichś pewnych sytuacji. U każdego też może to inaczej się objawiać. Dobrze, trygon ziemi, opcja B. Karta świata. Wychodzicie z czegoś do ludzi, do świata. Zresztą to widać bardzo wyraźnie, bo przekraczacie też pewne granice. To mogą być granice państw, granice, nie wiem, stanów, granice swojego takiego sposobu myślenia. No, szóstka mieczy niewątpliwie otwiera przed wami nowe, nieznane dotąd obszary, ale nie jesteście na tej tutaj łajbie sami, ponieważ jest taka postać, która, no, może tu być uznana za pewnego rodzaju przewodniczkę, czyli wy w momencie, kiedy otwieracie się na coś, na jakieś nowe możliwości, na wyjście w świat, dajecie przyzwolenie, aby ktoś was gdzieś poprowadził. I dzieje się tak dlatego, że jesteście u kresu wytrzymałości w jakiejś sytuacji. Być może w miejscu, gdzie się obecnie znajdujecie, w pracy, w domu, w najbliższym środowisku, w swoim otoczeniu, nawet i w związku. No po prostu doszliście do muru, do kresu wytrzymałości. Macie dosyć tej sytuacji, więc po prostu zabieracie swoje zabawki i odchodzicie. Nie chcecie tutaj już więcej po prostu tkwić. Zresztą jakby nie ma tu już dla was miejsca. Ten świat stał się taki zaciasny, nieprzyjazny. Tak naprawdę wszystko, co miało być zrobione, zostało tu zrobione w tym miejscu, w którym jesteście. I to widać. Tutaj mamy kulę ziemską, piękne odcienie niebieskiego, odcienie zieleni, taka bogata natura. No powiedzielibyśmy jak w raju, prawda? Natomiast tutaj wygląda jak w piekle troszeczkę. Taka jałowa ziemia, być może po prostu czarna, być może wypalona, żadna roślina tutaj nie chce rosnąć, no i to nie jest bez przyczyny, dlatego że po prostu tutaj nikt nic dobrego nie zasiał. To, co zostało wcześniej zasiane, to, co wcześniej tutaj było, już zostało po prostu zerwane, wykorzystane, zjedzone, czy cokolwiek się robi z plonami jakimikolwiek. No i po prostu nie pozostało tu już nic. To jest ziemia jałowa, ziemia, można powiedzieć, gdzie władanie przejął taki wieczny mrok. Oczywiście, no, wy wiecie doskonale, że ja to mówię po prostu w sensie przenośnym. No więc co robi ta kobieta? Po prostu zabiera jakieś tam swoje rzeczy, zbyt wiele ich nie ma, bo tu na tej łódce nie widać, żeby miała zbyt wiele pakunków. Ona nawet nie chce niczego stąd zabierać, niczego
zbędnego, bo wie, że tam, gdzie płynie, jest obfitość, bo tutaj już się rysują na horyzoncie zielone pola, jasne, przejrzyste niebo i tam, gdzie jesteście jakby ciągnięci, gdzie postanowiliście pójść w tym kierunku, tam wam nic nie potrzeba z tego starego życia, bo to, co tutaj było, to z tego nic dobrego się urodzić nie może. Wy musicie się otworzyć na coś nowego, na nowe możliwości w waszym życiu. Może nowe związki, może nową pracę, przekraczanie, tak jak powiedziałam, swoich własnych granic, jakiekolwiek by one nie były, granic światopoglądowych, granic mentalnych, granic emocjonalnych, przecięcie też wszelkich więzów energetycznych, takich toksycznych, które gdzieś was więziły w danym miejscu, bo przez jakiś czas mogliście być po prostu więźniami tego miejsca, czyli nawet jeżeli to pragnienie odejścia było już dawno, to po prostu ciężko było wam z jakiegoś powodu odejść. To było takie też niezdrowe uwiązanie do tego miejsca, niezdrowe uwiązanie do jakiejś takiej swojej ziemi, dlatego że może gdzieś tam jeszcze była taka nadzieja, że no coś gdzieś na tej ziemi w końcu wyrośnie, ale tutaj panuje susza, nic nie rośnie, nic zresztą nie zostało posiane, więc trudno jakby wymagać, że cokolwiek wzrośnie tam, gdzie nie zostało posiane. No a na takiej jabłowej ziemi też trudno cokolwiek zasiać. Proszę bardzo, mamy jeszcze kartę kosmosu, kreatywność i bezmiar. Otwieracie się, kochani, na wszystkie możliwości, które daje wam świat. Zaczynacie dostrzegać, że w tym świecie jest dla was dużo więcej możliwości, aniżeli wam się pierwotnie wydawało, bo tkwiąc w tym miejscu i to jeszcze w takiej zgiętej pozycji, wy nic nie widzieliście, co się gdzieś tam majaczy po drugiej stronie tej wielkiej wody, po drugiej stronie horyzontu. Dopiero kiedy zdecydowaliście się wsiąść na łódź, no to otwiera się przed wami ten bezmiar. Też wzrasta wasza intuicja, wasza świadomość, wasza kreatywność, dlatego że w tym miejscu, w którym przebywaliście, nie mogliście na przykład swobodnie tworzyć. Ta intuicja też była w pewien sposób przyblokowana przez rządzę racjonalnego umysłu, no bo jednak miecze to jest taki racjonalizm, tutaj bym powiedziała, że taki racjonalizm do kwadratu, zbytnie myślenie, właśnie zbytnie analizowanie. I taki człowiek, który gdzieś tam po prostu znajduje się we władaniu tego logicznego umysłu, który pewnych rzeczy po prostu nie jest w stanie przeskoczyć. No najzwyczajniej w świecie umysł czasami nie jest elastyczny odpowiednio, żeby otworzyć się właśnie na jakiś bezmiar, dostrzec potencjał w czymś. Więc dopóki tkwiliście tutaj w tym miejscu, no to nie dostrzegaliście tego, natomiast postanowiliście właśnie wypłynąć i od tej decyzji tak naprawdę zaczyna się wszystko, zaczyna się inne postrzeganie świata, zresztą zmienia się wasza pozycja, w związku z tym też widzicie ten świat z zupełnie innej perspektywy, widzicie, że są inne też krainy, oprócz tego, gdzie wy się znajdowaliście, tego miejsca ponurego, smutnego, szarego, że są też takie miejsca radosne, są miejsca zielone, są miejsca, gdzie można jeszcze w tym świecie obcować z naturą, niekoniecznie trzeba być samemu ze sobą i z własnymi takimi niestety projekcjami umysłu, które najczęściej są negatywne. Więc myślę, że tutaj też uczynicie dosyć istotny krok w tym tygodniu, aby właśnie z takich więzów się wyzwolić. Został nam trygon powietrza i trygon ognia. Mamy już 27 minut, więc żeby nie był ten film jakoś taki nadmiernie rozwlekły, to ja po prostu podzielę to na dwie części.